We got your warning. We've been waiting. Gentlemen, I want to introduce you to my friend, Optimus Prime. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj jesteśmy na Królestwie 3080 i jest z nami król Pretol. Siema, Pretol. Siema. Jesteśmy tutaj na Królestwie 3080, żeby przejrzeć, jak polskie królestwo radzi sobie też w Rise of Kingdoms. Z Pretolem miałem przyjemność już walczyć, prawie walczyć, bo akurat tam się akurat nie udało nam spotkać, ale byliśmy na jednym KVK, na KVK 2. Tutaj na monitorze widzicie w tym momencie sojusz Pretola, którym zarządza także jego aktualni R4, nie ma wszystkich, no bo niektórzy są porozstawieni po arkach, nie? Bo gracie teraz tam arki. Tak. I teraz szykujecie się pomalutku na KVK już wasze 5, tak? Czy piąte? Piąte KVK. I co będziecie grać? Strategemsy. Strategemsy, okej. Okay. Czyli już takie fajne KVK, gdzie będziecie grać. Już tam przeglądaliście jakieś poradniki, jesteście przygotowani na to? Jak to wygląda u was? Miałem okazję grać Strategemsy już raz. Aha. Połowę, mm-hmm. bo akurat właśnie migrowałem swoim głównym kątem na to mm-hmm. królestwo. Mm-hmm. Ale połowę grałem, usnęła jakiś filmik, widziałem. Mm-hmm. On też że grał właśnie te Strategemsy, także. Tak, niedawno grał. To jest ciężka dosyć nawet, można powiedzieć. No, do ogarnięcia. No to tak, tak samo. Dużo ludzi mówi, że to jest bardzo fajne KVK pod względem free to play i low spender graczy. Tak, na przykład Sebix też opowiadał tam z 2.7.3.2, że i po tym jak grali burzę manewrów, czyli Strategemsy, że to jest naprawdę dobre KVK pod takich graczy, nie? Więc dla was jest w seedzie C i tam macie jeszcze jedno królestwo, które też jest w seedzie C i dwa, które są w seedzie D, tak? Tak. Tak, czyli już na tak... Pewno od razu mówię, że nie podoba mi się system, że można się samemu dobierać jakby w drużynę. Mhm. Bo jak nie masz zaznajomionego KD, które mhm. startuje w tym samym momencie i jesteś ten sam seed, to ciężko jest ci znaleźć, bo... Po pierwsze jesteś młodym królestwem mhm. i nawet ci ludzie po prostu nie odpisują ci na wiadomości i mhm. no nie jesteśmy, wiesz, celowaliśmy w jakieś takie, można powiedzieć, bloody KVK i tak dalej, mhm. a można powiedzieć, że jesteśmy trochę teraz w grupie jakichś wyrzutków, mhm. tam sprawdzałem te sojusze, to na przykład R4 to tam, wiesz, konto 1700 dni, 300 milionów KP, mhm. no to nie wiem, czy przeciwnicy będą walczyć, czy na przykład moi będą farmić, no trochę mi się to nie podoba. Wy to Królestwo 3080 to od KVK 1 sobie przejęliście z Francuzami, mówiłeś, że graliście, nie? Z Francuzami. Tutaj przejęliście to sobie Królestwo, jak mieliście jakieś wojny domowe, coś się działo, czy ogólnie na pełnym chillu wszystko przejęliście? Jak to wyglądało? Przychodziło w porządku. Mhm. Ogólnie to było tak, że my byliśmy no, dużym rozpoznawalnym Królestwem. Mhm. Zony... Mhm. Wygraliśmy KVK 1, no to wszyscy, wiesz, popularność i tak dalej. Mieliśmy 4 sojusze pełne ludzi mhm. i zawsze jak któryś odchodził, czy wyrzucaliśmy sojusz, to wszystko przechodziło dobrze, tylko mhm. jednego sojusza nam tylko nie oddali. Mhm. I, no, widać szare flagi na przykład. Mhm. Tak, tam po prawym dolnym rogu przed chwilą widziałem, że macie takie troszkę szare flagi, więc tam czyścili się tą strefę Umbar, nie? Czwartą. Dobrze pomówię? Dużo mamy właśnie jeszcze terytorium do zrobienia. Mm-hmm. Jesteśmy w trakcie. Mm-hmm. No dobrze, no. I mieliśmy właśnie 4 króli, każdy mm-hmm. z każdego tam sojuszu. No i jeden przestał grać, mm-hmm. drugiego wyrzuciliśmy, bo jego sojusz był farmerski. Mm-hmm. I potem zostaliśmy jakby we dwóch, tam z tym Jonem takim. Mm-hmm. No ale on poszedł do tego projektu. Oni mieli do nas przyjść takie mega nawailowane konta, stare konta Whaley. Mm-hmm. Wiesz, mielibyśmy max techów, wszystko i oni zdecydowali się, że wybiorą ten projekt Cheezgula, który teraz właśnie upada. Mm-hmm. No tam już tam parę takich... W ostatnim filmie chyba też dawałem, że tam na 2.6.0.5 zaczyna się dziać średnio i tam chyba nowe projekty zaczną się tworzyć na nowo. Tam. Tak, więc nie licząc jakichś tych takich wojen, wiesz, w pierwszych dniach Królestwa, te takie, wiesz, mhm. to nie mieliśmy żadnych cywilwarów ani nic. Czy tak na chillku przejęcie, no, podobnie jak u nas. Teraz powiedzmy mamy taki sojusz, mhm. musiał sobie zobaczyć strefę Nogrod na samym dole. Mhm. Tam się buduje forteca WPC. No, jest, no.
I ten cały sojusz, który ma bilion siły, to są Deadweighty, które wyzerowaliśmy, ale nie wyemigrowały. I ciągle niszczymy ich terytorium i zerujemy co parę dni i... No widzę, my też podobno coś takiego mieliśmy, że, ale to my mieliśmy znowu co innego, że ludzie, którzy mieli do 25 milionów, zmigrowali do naszego KD w 20-30 osób i zaczęli sobie właśnie też tworzyć takie te fortece. Tylko że akurat trafili na złą strefę, bo tam ta strefa... My mamy praktycznie każdą strefę akurat tak, pod taką kontrolą, że flagą dojdziesz i po prostu to wystrzelisz w kosmos, nie? No my jeszcze nie mamy rozbudowanych tych wszystkich sojuszy, bo właśnie jak mówię, do tam na przykład do tego głównego jednego sojuszu z Max Techem straciliśmy dostęp, czy też do tam dwóch, trzech farm takich dobrze rozbudowanych. I no plus jest taki, że oni siedzą w pierwszej strefie, więc nikt tam nie trzyma farm i tak dalej. Nie mamy farm killerów. MG nie jest kradnięta, nie zawsze się udaje. No to czy fajnie, to jest ważne, bo u nas MG było ciężkim, że tak powiedzieć, ciężką pozycją, nie będę ukrywał, że nie, bo już przerabialiśmy. Nie wiem, 30 MG, teraz chyba będzie 31. Raz mieliśmy chłopa, który chciał ukraść MG, w sensie chciał, no wiadomo, było dużo prób, których się nie udało, ale raz byliśmy w KVK i właśnie po prostu dał się wyzerować, ale został mu ten marsz do bicia farmerów, a że byliśmy na mapie KVK i tam było dużo tych sojuszy królestw, to robię 200 milionów punktów. Czyli tak na chillu, to bardzo fajnie, bo to jest ważne, że tak u was to wygląda. A jak się po KVK 4, czy teraz na KVK 4, w sumie już macie dobieranie, ale po KVK 5 macie w planach jakieś, nie wiem, przejście do seedu B? Nie będę ukrywał, grałem raz w seedzie C i powiedziałem, że nigdy więcej. I tak. Po prostu nie chciałbym nigdy grać w seedzie, czy ja po prostu tak mówię personalnie, nie wiem jak inni gracze, wam może to się podobać, nie? Możecie lubić. Ja na przykład grałem raz i wiem, że tragedia bycie w seedzie C, nie? Tak, ja wiesz, ja grałem na Królestwie 2-6-4-3. No. Moje pierwsze i jedyne królestwo. I tam właśnie był seed C ciągle i tam mamy takiego króla, znaczy mieliśmy króla. On ma 500 milionów siły, tylko w Chen. Zrobił sobie konto farmy podczas soka. I w ciągu jednego soka zdążył zrobić tam normalnie 5 marszy, Guan Yu, te wszystkie takie metamarsze. Zrobił na 200 milionów chyba siły na tej farmie i normalnie gra teraz na dwa konta. Ale no właśnie problem był taki, że mało walk. I drugi problem, że no sitce i jeszcze jak właśnie masz tych mało graczy i tak dalej, no to król się spać i dawał marker, że przestajemy walczyć, wracamy za 10 godzin, a za 10 godzin już byliśmy zamknięci i to było główne spowodowanie, no, głównie to spowodowało moje odejście z tamtego królestwa. Też MG wszystkie bierze pod siebie. I właśnie, no znaczy i tak chciałem migrować tutaj, bo wyszło to. 8-0. Ale no i tak myślałem nad zmianą królestwa właśnie i to królestwo też chcemy, nie chcemy być sitce. Sitce jedynie się udaje właśnie w młodych królestwach, jak masz, bo masz dużo graczy, którzy mają 30 milionów siły na przykład. I wiesz, te, nie wiem, następne 100 dni wbiją już te piątki i to wszystko, no to automatycznie przejdziemy do bez seedu i nawet jak wiesz, będziemy mieć deadweightów i zamkniemy, to i tak celujemy seed B. No dobrze, to też to dobrze, że tak myślicie, bo seed B moim zdaniem daje wam większe perspektywy. Zresztą patrząc po innych królestwach Polski, gdzie znam jeszcze dwa chyba królestwa polskie, które są w seedzie C. Więc teraz nawet jeden jest na KVK i nie wygląda tam to u nich za ciekawie. O kurde, jeżeli ma być tak szczery, to tak wyglądało, to tam wygląda bardzo średnio. Widzę, że tutaj ogólnie tak przeglądam sobie wasze konta, no to widzę, że macie ludzi ogarniętych, bo przeważnie przez KVK 4 ciężko jest znaleźć, żeby ktoś nie był na przykład, ktoś zaczął od nowa grę, nie? A na przykład ma z Zenitu ma skórkę, ale nie ma dużo KP, ma niecały bilion, nie? A to też pokazuje na tym, że gracz dany też potrafi oszczędzać i też jest powiedzmy, nie jest jakimś tam spenderem, ale też potrafi, jakby tak powiedzieć, zaoszczędzić troszeczkę kasy i wtedy, kiedy potrzeba, bo jest na przykład kawalerzystą, potrafi wyrzucić te wszystkie speedy, żeby dostać tą skórkę, na której mu najbardziej zależy, nie?
Więc widzę, że macie taki parę takich graczy, którzy widać, że grają z głową. Znaczy akurat tu patrzyłem, przegląda właśnie, jest NR Holmes, Holmes? NR Holmes. Ma 85 milionów siły, 984 biliony, biliony KP. Prawie mówię, prawie bilion, więc to prawdopodobnie to tak z głową, nie? Nie, bo przecież wiesz, przeważnie to takie te skórki mają jak coś tam gracze, wiesz, z topów, nie? Jeśli chodzi o legendarne skórki pod piechotę, kawalerię albo łuki, nie? No, mamy jeszcze dwóch graczy, właśnie jeden przykładowy z R4, Enzyma. Mm. On też ma właśnie Zenith skin pod kawa. Mm. I wiesz, mimo że on nie jest jakimś tam spenderem, no nie? Mm. Tam, że jest no takim low spenderem po prostu. Ale wie, chodzi mi o to, że wie jak zarządzać swoim kontem, o to mi chodzi, nie? Tak, i wiesz, i jeszcze my zawsze kończymy tak, że na przykład ja czy on, że kończymy KVK i dalej mamy speed upy surowce na walkę, tylko nie ma możliwości, tak? Więc mógł sobie pozwolić na to. No i dobrze, no i to jest dobrze. No ja niestety nie miałem takiej możliwości, miałem swoje speedy, to rozwaliłem je głupio troszeczkę, a mogłem też poczekać na kawalerię, ale to myślałem, że zrobię szybkiego reforge'a z kaw na łuki, ale zrezygnowałem szybko, więc też zrobiłem raz głupio i teraz, żeby to wszystko zbierać, no to dopiero jak osiągnę dane cele, to dopiero wtedy będę się jakiś zeni tak, żeby wyciągnąć maksa. No ale to znaczy, że ktoś z głową gra i to jest bardzo fajne, nie? Pod tym względem. Wracając do tych graczy, no to no? Mamy max techów. Mhm. Tam właśnie w R4 na przykład Polak siedzi duży, o. Lukas QWS, może zobaczyć jego profil. Mm-hmm. O, no można powiedzieć, że jest najlepszy. Mm-hmm. On najlepsze konto ma chyba aktualnie. Mm-hmm. I to jest Max Tech. Mm-hmm. Mm-hmm, czyli spenderuje na AKPK. To dobrze. Fajnie, widzę, że Autarchę też zdobył. Czyli pewnie po waszym ostatnim KVK, tak? Czwórce? Zmigrował, okej, bo myślałem, że grał. Teraz przyszedł, znaczy on miał ogólnie, był tu pierwszym kontem swoim jeszcze, nie? Aha, okej, rozumiem. Też tam miał tę piątkę już i tak dalej, teraz aktualnie jest to, no, aktualnie jako drugie konto, a co dalej z tym zrobi, to nie wiem. No, wiesz, ja mam, w tym momencie mam 4 konta na 25 poziomie, które kiedyś były królami, albo grały przez KVK 1, 2 i 3, więc a teraz są moimi farmami, więc już mówię o innych tam pozostałych 6, ale tam nie ma akurat ratusza 25, ale no to tak to można wykorzystać potem właśnie takie, jak grasz na jakiś KVK majna, masz gdzie indziej, potem przynosisz z tego konta jakby docelowego, który walczył, robisz po prostu sobie farmę, nie? Tak no, ludzie grają. Drogą do sukcesu, do zwycięstwa są 3 rzeczy, czyli account sharing, farmy, no i no można powiedzieć, że ten spending też. Account sharing jest teraz, w ostatnich latach jest bardzo popularny. Kiedyś tak ludzie nie chcieli się dzielić kontami, żeby ktoś grał kiedyś. Teraz jak Lilith jeszcze ułatwiło to przez to Lilith Pass, masz po prostu ten ML hasło, możesz sobie ustawić secondary password. Mm-hmm. Wiem o tym. No, dużo ludzi tak gra teraz, nie? Zresztą gość, na którego graliśmy na KVK 4 Achievers, ten który kupił konto Godfathera, no to niby grał sam, ale wiemy, że tam 3 osoby grały na tych kontach. Zresztą miał 3 konta powyżej, że tak powiem, normy, jeżeli chodzi o KP i siłę, a już nie powiem o 100 kontach farm, które sobie ściągnął na 3088. O, nie wiem, jego cały sojusz farm właśnie, tam miał 100 coś farm. Tak, no to my akurat trafiliśmy na niego. I prawda jest taka... Ciekawe, czy to jest zbotowane konta, czy ma jakieś... Obstawiam, że to jest 100 tak, ale on wątpię, że miał tyle ludzi. Jest to jakiś spender bardzo gruby, który kupił po prostu konto od Godfathera. Godfather to pewnie pamiętasz, to można było powiedzieć, że... Najlepszy gracz był. Tak, więc on kupił to konto, ale powiem szczerze, naprawdę, bo walczyłem na niego i to jest drugi raz, jak na niego walczę. Wcześniej walczyłem na niego, jak dopiero kupił to konto na poprzednim KVK, zanim poszedł na 3088 i uwierz mi stary, on nie jest taki dobry. On to jest gość, który widać, że ma konto, gdzie wsadził kasę, ale tu nie ma skilla. Chodzi o to, że gość nie ma skilla. Ma
to ma to, że potrafi niszczyć bomba gear i tak dalej, ale widać, że on czasem robi bardzo głupie błędy w open fightzie. Już nie będę wspominał o jego rally w kółko i notorczywie pchającego Justyn Janewski zamiast na odwrót. Gdyby nie on i jego te konta 3 czy 4, my byśmy to tamtą górę ogólnie w KVK 4 byśmy wygrali też, byśmy pewnie wygrali tam kolejną strefę, ale byśmy nie wiem czy mieli siły na walkę z 3-0-6-5, który miał bardzo łatwy dół, ale po prostu no 3-0-8-8 nas wypryło totalnie, nie? Gość właśnie ten, bo jak jego nie było, bo były takie momenty, to przepychaliśmy ich, nie? Jak się dało tych przepychać? Gość przychodził i robił różnicę. Jak masz postawiony najlepszy gear na garnizonie z Maxtechem i masz powiedzmy właśnie ralkę, która też puszcza Maxtech, no to jednak tego nie obejdziesz, no. Jest różnica o wiele. Nie, Achievers to jest gracz, który udowodnił mi nieraz, że jest bardzo słabym graczem, jeżeli chodzi o skilla personalnego. Pod względem gotówkowego oczywiście to jest na wysokim poziomie. Ale grałem z nim przez przypadek Cerolkę, tą nową Arlesję. No, gość jest daltonistą ewidentnym, więc nie rozróżnia kolorów. A już nie wspomnę o tym, co tam się działo podczas KVK. Ale wracajmy do twojego królestwa, bo Achievers to była taka anegdota. Uchwaliłeś się też tym, że ostatnio wam bardzo fajnie poszła mobilizacja sojuszu, prawda? Tak, pierwsze miejsce i maksymalny tam ten poziom nagrody. No, czekaj, tu tylko co to jest jedno, że zmienię i już ci ten pokażemy to wszystko ładnie, bo tam przez chwilą mi to mignęło. Okej, teraz pokażemy, żeby... O, widzę, że tu bardzo, bardzo tanie wam poszło. Pierwsze miejsce, no już taki pułap, 266 tysięcy to już jest taki... pułap, który daje pierwsze miejsce, 220, 240, zależy kogo masz, ale tutaj widzę, że nie mieliście jakieś tam byle jakie królestwa, które też tam widzę, że teraz wywalają, nie? Pieniążków. No to drugie królestwo, no. Jakieś tam znane czy dobre widać. 3100, 3107 tak mniej, ale... No reszta ale widać. Osobiście. No. My powiem ci, że ostatnich dwóch razach, jeżeli chodzi o moje królestwo, to... 18 raz nie zrobiliśmy, a ostatnio odpuszczaliśmy ze względu na pre-KVK. Znaczy w set pre-KVK. Teraz będzie Allianz Mobilization na samym tygodniu. No. No i też muszę, wiesz, jakoś pogadać z innymi i zdecydować. No bo no nie ukrywajmy, jakbyśmy mieli zrobić 18 poziom znowu przed KVK, no to no wyczerpiamy się i tak dalej z jakichś tam, nie wiem, surowców, sklepów, nie wiem czego tam. My jako... Zależy jak nam się to trafi, bo jak na przykład patrzę na datę, no to może to się złoży tak, że to będzie podczas pre-KVK na przykład treningu, albo na przykład podczas KVK już żeby barby robić, to też wtedy zmienia czynnik, że możemy trochę podwyższyć i ludzie na przykład będą mogli robić barby i tak dalej. U nas się to zeszło, że mieliśmy to też z MG i w sobotę mieliśmy ostatni dzień MG, pojawił się pierwszy dzień trenowania w pre-KVK, a mobilizacja sojuszu kończyła nam się, żeby ci nie skłamać, chyba w sobotę też, albo w poniedziałek, już nie pamiętam, ale było tak, że mieliśmy, akurat nam się to wszystko naszło, ale my wprowadziliśmy limity takie, że przez bardzo długi okres, dopóki nie dobrało nam przeciwników, a już wtedy była mobilizacja sojuszu, ludzie nie mogli używać zadań ze szkoleniem. Po prostu my je anulowywaliśmy. Byliśmy jako R4, które je przez cały czas odświeżały i ludzie nie mogli ich zabrać. Polegaliśmy głównie tylko na tam rubinach, na tym, co nie wzmacnia mocy po prostu. Rubiny, skrzynki, pomoce sojuszu. No wiesz, takie podstawy, nie? Na tym polegaliśmy głównie my. Nic ze siłą. Siłę dopiero odblokowaliśmy chyba w ostatni dzień mobilizacji sojuszu, żeby ludzie sobie zrobili, bo już wtedy byśmy chyba w trakcie właśnie tego wzrastania siły. Więc, no i też daliśmy mniejszy limit, bo daliśmy 1300, a nie 1700, czy tam 1750, bo taki przeważnie mamy limit. No i też było nas mniej. 1700 na właśnie na to Allianz Mobilization, żeby zrobić 18. Tak, no u nas jest jeden mały minus, że nas nie było 150, tylko było zawsze 137 albo 140 i jakoś tak nie każdy się chciał zawsze zapisać do fulla. No wiadomo, nie mamy 150 graczy, jesteśmy SITC. No. Mamy R2, to są wszystkie farmy, które mamy. No z takich farm...
takich farm, które mają trochę speedupów, też przecież narobisz trochę punktów, więc... No tak, no ja na przykład na farmach wszystkich zrobiłem 2400 punktów no. na maksymalnym tam szkoleniu i tak dalej. I to jest bardzo dobre. Mieliśmy osoby, które nie zrobiły limitu, no to... No zrobiliśmy tak, że 1700 był limit. Mhm. Zeszliśmy do 1600. No mieliśmy taką zasadę, że jak ktoś nie zrobi limitu, to klikujemy na te 3 dni, żeby nie odebrał po prostu nagród. Tak, my też tak robiliśmy. I zmniejszyliśmy do 1600, bo no po prostu niektórym ludziom, no tam na przykład nie zdążyli na czas. Mhm. No te wiesz, tam 50 punktów czy coś, jednemu na przykład brakowało 2 punkty, no to no szkoda po prostu takiemu. No przynajmniej próbował, a nie tacy, co mieli powiedzmy 200 punktów, 0 punktów. Mhm. U nas tak bardziej rygorystycznie zrobili, bo nawet jeżeli było ustalone na tym ostatnim, ze względu na to prekafoka, że 10 ma być zadań, więcej nie musicie, ale 10 ma być zrobione, jeżeli ktoś chce więcej, to robi. No i 1300 punktów. No ale jeżeli nie zrobiłeś 10 zadań, tylko 9, a miałeś nawet te 1300 punktów, no to i tak to nie dostawałeś nagrody, bo zależało nam też na wykonaniu zadań, nie na samych punktach. Więc no parę osób nie dostało nagród z mobilizacji sojuszu. Niestety, ale... Znaczy ja ogólnie nie rozumiem jednego, bo to jest chyba jeden z lepszych, kurde, eventów w tej grze, nie? I żeby ludzie się do tego nie pchali. Ja pamiętam, jak to wchodziło. My naprawdę musieliśmy wybierać w tych 150 graczach w My Sojuszu, żeby ich pomieścić i wybrać najlepszych, bo ludzie się pchali do tego eventu, naprawdę. Ludzie byli rozszaleni, że na przykład się dostali, a tutaj jest takie, może będę, może, o, a, dobra, pójdę, może nie zrobię. Wiesz, dla mnie to jest szokiem, nie? Bo to jest jeden z lepszych eventów w tej grze. Nie? Tak, właśnie szukam teraz sobie screena z nagrodami, jakie tam odebrałem, ale tam chyba 15 główek, 10 skrzynek z formacjami. No zależy, co też wybierzesz, nie? Ale nagrody są super. Tak, nagrody to naprawdę, to jest jeden z lepszych, gdzie naprawdę nie musisz nie wiadomo co robić, wystarczy, że też, nie wiem, zbierasz te surowce, zbijasz tych barbarzyńców, na tym można też naczaskać, już nie mówię o tym, że musisz wywalać jakieś pieniądze w paczki, nie? No, najgłupsza wymówka, jaką słyszę, to, że ciężki event dla free-to-playa, a tak naprawdę nie. 1500 punktów to zrobisz na 10 zadaniach na tych takich daily rzeczach, typu dokładnie. Nawet te forty, barby. Nie wiem, szkolenie, bo na pewno masz, nie musisz nawet uniwersali, bo masz ileś tam tych training speed-upów i tak dalej. No. To mnie czasem po prostu rozwala pod tym względem, jeżeli chodzi o niektóre gracze, że... No free-to-play, ja wiem, że free-to-play mają ciężko w tej grze, zresztą Lidl ich nie dopieszcza w ostatnim czasie. Zresztą powinni moim zdaniem coś z tym zrobić, no ale niestety. Myślę, że wtedy ta gra jeszcze miałaby większe zainteresowanie niż ma teraz, jeżeli chodzi o Europę. Bo wiadomo, że za granicą jest różnie, jeżeli chodzi o graczy, no bo wiadomo, tam pieniądz jest troszeczkę inny czasem, nie? Te pakiety też inaczej to wygląda, więc ludzie wywalają pieniążki. A powiedz mi takie jeszcze taką jedną rzecz, po tym KVK, jeżeli chodzi o tak stricte KVK, to nie będziecie mieli jakieś tam farm KVK, tylko walczymy, nie? Nie no, idziemy. My idziemy full competitive, bo wiesz, no są królestwa, które no, grają sobie tak bardziej luźno. Co no, dlatego pytam. Robią na przykład recovery, robią tam skipy i tak dalej. No my teraz zrobiliśmy 3 skipy. Mhm. Nie, 2 skipy i na 3 rejestrację się zapisaliśmy, tak? Mogliśmy zrobić jeszcze jednego, ale... No i... Głównie to było spowodowane tym, że po prostu nasi właśnie tacy najważniejsi migranci, można powiedzieć, tacy, wiesz, właśnie na przykład ten Maxtech czy coś, no po prostu musieliśmy na nich poczekać. A tak to planujemy na przykład, wiesz, zrobić... Zależy też jak to będzie, jak będziemy bardzo wyczerpani, czy jakieś święta na przykład będą, żeby omijać. Planujemy jeden, maksymalnie 2 skipy, czyli albo na drugą, albo trzecią rejestrację zawsze wchodzić i nigdy nie robić farm, clearować deathway i tak dalej. No idziemy competitive po prostu. No to dobrze, to jest dobre, przynajmniej podchodzicie do tego normalnie, nie walicie, wiesz do czego, po prostu gracie to normalnie i to jest ważne. Nile nigdy nie zagramy. Powiem ci, że ja grałem raz Nil. I po tych też zmianach w ostatnim czasie w Dzienil,
To nie jest złe. To nie jest złe moje zdaniem KVK, lecz no jest trochę nudne, nie? A tak samo na przykład ja już na przykład żygam Heroic Anthem, nie? Ja nie mogę grać Heroic Anthem. Ja już mam dość Heroic Anthem. Grałem 3 praktycznie pod rząd. Jakbym grał teraz 4, to chyba bym się został w haka i bym nie wychodził, nie? No wyboru też nie mieliśmy dużego, bo właśnie było Heroic Anthem, żebyśmy grali kolejne pod rząd. Mieliśmy Straight of the Eight, zarejestrowało się tam, nie wiem, 14 królestw chyba, ale końcowo anulowało ich, nawet nie ma jednej mapy nawet nie ma. Więc została nam po prostu strategem co do wybrania. I tam, ty tam jeszcze tam przed chwilą wspomniałeś, że mieliście 3 zapisy i mieliście jeszcze 4, tylko że jak dobrze pamiętam, to 4 wybór to już nie jest, że ty wybierasz, tylko automat ci wybiera. Jak masz 4, byś miał zapis. Bo wiem, że my się baliśmy, że jakby nas teraz ten 4 zapis, trzeci nie dobrał, bo pierwszy nas nie dobrał, drugi też i trzeci jakby nas nie dobrał, to 4 byłby z automatu. Już nie byłoby, że my wybieramy KVK, tylko że nas po prostu, wiesz, przypisze z automatu to, co nam da system, nie? Wiem, że to działa tak, że no masz te 2 dni na rejestrację i jeśli nic nie wybierzesz, to wtedy cię przymusowo do czegoś wrzuci, ale tak to wydaje mi się. Znaczy też nie jestem pewien, bo nie byłem w tej sytuacji. Ale no tak mi się wydaje, że tak jest, że masz te 2 dni na wybór, a jak nic nie wybierzesz, to tak przymusowo cię gdzieś wybierze. Ja bym przy takiej właśnie sytuacji właśnie na 2753, gdzie my właśnie zlekaliśmy te 2 razy i trzeci powiedziałem im, że musicie się zapisać, bo wtedy jeżeli się nie zapiszecie, no to będzie źle, bo 4 nasz zrobi z randoma i z tego co wtedy, bo ja odchodziłem jak oni się już zapisali i im dobrało, no to rzeczywiście król mówił, że rzeczywiście że ten 4 raz by był no nie za dobry dla nich, więc no nie wiem jak jest teraz, no to tak samo jak jest, to jest tak samo jak z Lilith masz tą banicję, nie? Jesteś na KVK. Po to wprowadzili daną banicję, żeby wyrzucać ludzi z KVK. Bo taki był zamysł Lilith, kiedy oni to mówili na tych swoich supportach. Wiesz, ten nowy skill króla. I żeby wywalić go w strefę pierwszą i tam zostaje. No i pierwotnie, pierwszy raz jak gadałem z nim, to oni twierdzili, że z supportem, to oni twierdzili tak, no ten buff jest, czy po to zostało wprowadzone, żeby osoba, która to dostanie debuff na 30 dni i będzie w tej strefie pierwszej, nie będzie mógł sam to wyjść, no chyba, że dostanie jakieś, wiesz, zaproszenie z innego sojuszu, który ma fort, flagę i będzie mógł uciec stamtąd, nie? Ale nie będzie mógł się teleportować z powrotem na KVK. A potem inny support mi twierdzi, że nie, że to zostało wprowadzone tylko na HK, żeby wrzucać ludzi do strefy pierwszej, żeby nie mogli, wiesz, przeszkadzać podczas, między, wiesz, w okresie jałowym, nie? Tak, na przykład, nie wiem, przykładowo miałbyś deadweighta do wyzerowania, no to na przykład później go po prostu baniszujesz, bo to się banisz chyba nazywa. Tak. No, używasz tego skilla, no i masz w Z1, nigdzie go nie wpuszczasz i no nie będziesz miał jakiegoś farm killera czy coś na pewno. Tak, ale widzisz, masz KVK, użyjesz tego i gość daje z powrotem klika teleport i z powrotem w strefie czwartej, tylko że on może wejść tylko do strefy czwartej. Nie może wejść na przykład potem do strefy piątej i szóstej, no chyba, że go zaprosisz przez sojusz, który i będą w tej strefie piątej i szóstej, nie? No najgorzej, ale, jak no. Na przykład wiesz, w koalicji masz dużo sojuszów, masz dużo czworek i nie wszyscy będą wiedzieć, zaakceptują ci takiego chłopa i się tepnie. Tak. No i to jest najgorsze. No i teraz mamy właśnie takiego typa, który jakby tak powiedzieć, wziął i no bije farmy na mnie, nie przeszkadza jakoś tam, ale podbija farmy i jak podbija farmy, to on po prostu bierze i no to jest irytujące, nie? Gdzie gościa wyzerwaliśmy 2 razy i on formalnie zbija cię tylko jakimiś tam, wiesz, małymi marszami, nie? To mniej więcej wygląda. Czyli w sumie możemy, jak tutaj już wcześniej rozmawialiśmy, czyli możemy też powiedzieć, że pod tym KVK, który teraz zagracie, będziecie myśleć o CDB, czyli jakąś rekrutację będziecie prowadzić, czyli coś tam można, że tak powiedzieć, tutaj zareklamować, że po KVK 5 będziecie szukać jakichś graczy pod KVK 6, ale już żeby to grać w CDB, prawda? No tak. Czyli Matt, czy już myślisz, zależy jak, no wszystko, na pewno kogoś zrekrutujemy, nie wiem, czy będzie 5 osób, czy 10, czy 15, wiesz, zależne to jest jak nasi urosną, bo no wiadomo, młode królestwo, to dużo jest graczy, 30 mejów, jak oni urosną w końcu do tych 50, 60, żeby mieć te piątki, 2 marsze, 4, no to już ci boostuje seed. Jak będziemy mieć mało deadweighta, no to mniej miejsca na rekrutację, jak będziemy mieć dużo deadweighta, więcej miejsca na rekrutację, no na pewno
Skany ci dużo powiedzą, każdy, nie? Każdy ma szansę. No nie ukrywam od razu, jak wiesz, widzę zły profil. Wiesz, patrzę na ID i patrzę na statystyki. Jak widzę taką totalną tragedię, to no nawet nie podejmuję rozmowy. Ale na przykład daję szansę ludziom, co na przykład mają młode konto i mało KP. I na przykład jak mi pokażą wszystko, czyli tam cały plecak, dowódców, statystyki z ostatniego KVK i tak dalej, no to jestem w stanie dać szansę, jak dobrze przeanalizuję konto i będę wiedział, że... No będę widział potencjał po prostu. No rozumiem, czyli... Ale możemy powiedzieć, że jak ktoś by tam się odezwał do was, to po tym KVK na pewno jakąś tam rekrutację będziecie pomalutku robić i będziecie chcieli coś tam zrekrutować. Może się też do was się Polacy odezwą bezpośrednio, nie? Też tak może być. Wszystkich, no. Nie jesteśmy takim stricte polskim królestwem. No jest duża większość Polaków. Mamy tam, nie wiem, kilku z USA, kilku Azjatów. Ale no głównie no to mamy właśnie Polskę. R4 też są praktycznie polskie, ale mamy właśnie, mamy na przykład wietnamską R4, mamy te kraje latynowskie, mamy USA, żeby też no, było w ten downtime tak zwany, no nie? A, no, cały czas macie jakieś plany na to KPK i to, znaczy na to królestwo, to jest dobre pod tym względem, więc to tylko się cieszyć, nie? Powiedz mi jeszcze tak, jak wyglądają u was ogólnie Arki Osirisa, eventy, bo może jak ktoś będzie chciał do was się wybrać albo złożyć jakieś podanie, no to chciałby takie informacje wiedzieć, nie? Jak gracie, w jakich godzinach, no albo inaczej, w jakich najlepszych też godzinach wasz jest taki, powiedzmy, uptime, czyli albo prime time, gdzie walczycie, bo to przypuszczam, że dla graczy, którzy by chcieli tutaj z migrować na 3.08, no chcieliby też wiedzieć, czy warto migrować na królestwo, które na przykład no, jest w ich godzinach, kiedy oni mogą zagrać, nie? Być aktywni, bo to też jest ważne, jak migrujesz na jakieś królestwo. No dobra, to tak, MG, ciągle mamy fixed. Pod względem DKP głównie, ale bierzemy pod czynnik jakieś tam ekwipunki, inne. Robimy formularz, zbieramy informacje i wtedy wybieramy. Migranci, którzy nie grali jeszcze u nas KPK, nie mają statystyk, mają szansę jedynie na unlocka. Dajemy 1.15 pod unlocka, że, no bo to dużo pomoże, jak na przykład teraz na przykład jest ta Gorgo i wszyscy inwestują w Gorgo nawet pod Tompem Fjelda. Tak. To wolę dać na przykład 10 głów dla migranta na unlocka, co wiem, że wpakuje głowy, niż gościowi po prostu 10 główek, który ma jakieś DKP, no bo to jest 10 główek, to są 3 dologowania jakby. No ja rozumiem. Eventy typu tam zwiększanie siły, no po te 20 GH, no to nie mamy fixet na razie. Myślałem nad tym, ale to jest duży minus dla graczy, którzy mają na przykład 30 milionów siły i puszują sobie TH dalej pod te 5, że bardzo, no jakby... No zepsulibyśmy ich trochę, no nie? Też byłem jakby w ich skórze, więc wiem jak jest. Myślę, że no może po tym KVK w następnym off-sezonie, no to może już to sfiksujemy. Znaczy te 20 główek, że mogę ci powiedzieć, to my to wprowadziliśmy dopiero teraz na KVK, czy przed KVK 5, czyli po czwórce. My to wprowadziliśmy z tego względu, że chcemy też pomóc niektórym graczom, którzy są reali garnizon, albo są aktywni, albo się zgłaszają, że chcą być w tej top 3, bo my tylko, że tak powiem, top trójkę fiksujemy. Żeby oni też mieli jakieś takie wsparcie od królestwa, że tak jak MG, żeby po prostu im dać szansę, bo są ludzie, którzy nie wiem, czy mieliście taką sytuację, my mieliśmy, że farmami potrafią nawalić nie wiadomo ile punktów, wiesz, tam się nie używa, wzrosnąć siłą i zabrać 20 główek, gdzie potem oni to wykorzystują do Kleopatry, więc wiesz, my dlatego to prowadziliśmy, nie? Przypadek taki, że na przykład no w parę tygodni temu widziałem, że jakaś farma wygrywała. No. Nie sprawdziłem, czy wygrała, ale no wygrywała. Te piątki, no to te piątki pod trening na przykład czy coś, no to no czasem wygrywają, ale głównie to są ludzie właśnie, co puszują sobie techa i no nie chcą straszać po prostu tych nowych graczy, no nie? Bo oni by nie mieli żadnych korzyści, bo wiadomo, że DKP... Znaczy mamy system DKP taki, że nawet jak masz 30 milionów siły i zrobisz 100 milionów KP, a masz ziomka, który ma 80 milionów siły i zrobi 200 milionów KP, to ten mniejszy gracz będzie wyżej nad nim. Mamy taki system, że doceniamy tych młodszych graczy, no nie?
Wiesz, żeby to nie było tak, że jesteś młody, no rozumiem. Masz to, no masz słabsze konto, bo masz młodsze konto i żeby oni nic po prostu nie dostawali. No, no, no staram się myśleć o takich właśnie. Mhm. No i dobrze, to jest też dobre. A jak się szykujecie teraz do Ligi Ozyrysa, bo za niedługo się zaczyna, więc tam już jakieś małe przygotowania może tworzycie. Chcecie coś tam gdzieś wylądować, a na jakimś dobrym miejscu coś popchać troszeczkę, czy nie nastawiacie się bardzo na Ligę Ozyrysa? Teraz jesteśmy jakby, można powiedzieć, że w trakcie reformy Arki, bo zawsze miałem od tego dwóch ludzi, zajmował się tym Polak i Francuz. Teraz właśnie ja wziąłem to w swoje ręce, właśnie pod tą też Ligę Ozyrysa i tak dalej. Mm-hmm. Także dzisiaj będzie jakby pierwsza Arka, no przeze mnie dowodzona, cały plan i tak dalej. Mm-hmm. Gramy ogólnie w main sojuszu Arkę, gramy w niedzielę o 21:00. Mm-hmm. Udostępniamy sojusze, mamy takie... Czyli 20 UTC, w tym momencie 21, jak będzie okres zimowy 22. Ja to wolę niektórym zaznaczyć, bo wiem, że my Polacy czasem mamy problemy z tymi godzinami. Mi to się tak czasem mieszają godziny. W sensie zawsze jak daję jakiś znacznik czy mail, to dobrze daję tą godzinę, nie? Ale jak na przykład już tak gadam na co dzień, tu z kimś, tu coś piszę, teraz podaję godzinę 20 i w sumie to nie wiadomo, czy powiedziałem UTC, czy polską naszą. Tak. Mamy inne arki. W sensie arki w innych sojuszach, mamy tam WP1, WP2, WP3, to są takie trzy główne, właśnie poboczne, tu sobie zagra 10 osób, tu sobie zagra 5 osób i mamy właśnie tam różne godziny, mamy sobotę wieczór, sobotę popołudnie, niedziela popołudnie i nawet, wiesz, no mamy dużo tych sojuszy, jesteśmy w stanie po prostu komuś udostępnić, no nie wiem, jakby się okazało, że ktoś na przykład w nocy by musiał sobie zagrać tam o tej drugiej chyba tam jest, czy o czwartej. Mm-hmm. To też możemy udostępnić po prostu sojusz, żeby sobie tam zagrał sam. Okej. No a co do Ligi Ozyrysa, no to problem jest taki, że my będziemy w trakcie KVK, więc na pewno będziemy, wiesz, bez trupców i tak dalej. No nie celuję wysoko. Jak się będziemy grać, ale nie z jakimś nastawieniem, że idziemy pod topkę, ale będziemy iść z nastawieniem, żeby wygrywać pod po prostu te nagrody, te 10 główek i tak dalej. No dobrze, no bo to ważne, żeby coś tam... Też z jednej strony możecie zagrać i też się coś pouczyć, nie? Bo prawda jest taka, że też się możecie coś poduczyć pod względem ligi, bo nie jest powiedziane, że musicie wchodzić i tam nagle wygrywać tą ligę, nie wiadomo jak, bo to jest różnie, nie? Wiadomo, no na przykład, wiesz, takie topowe królestwa, które celują w tą Ligę Ozyrysa. No to masz na przykład skilla pod leczenie jednostek, no i musisz leczyć te jednostki. Tak, tak. No a ja na przykład, no nie będę mówił ludziom mówił, leczcie jednostki na Lidze Ozyrysa. Kiedy macie KVK. KVK, no tak. No, po prostu wiesz, ja idę z nastawieniem, że no nie wygramy. W sensie nie będziemy w tej tam jakimś ćwierćfinale czy coś. Idę z nastawieniem, że po prostu będziemy tutaj grać jako zwykłą arkę, żeby wygrać 10 głów. I tak będziemy się starać wygrać, ale właśnie bez tego leczenia szpitalu czy coś. Bez parcia. No i dobrze, to też jest dobrą opcją. Dobra, w sumie to co chcieliśmy przegadać, to przegadaliśmy. Na pewno wrócimy tutaj do 3080, jak będziecie już na KVK, bo też będziemy mogli wtedy jeszcze porozmawiać ogólnie, jak tam wasze sojusze, jakie macie plany na KVK z innym, powiedzmy, obozem, więc myślę, że to później, że tak powiem, popchamy dalej, prawda, i się zgadamy i będziemy mogli o tym, jakby tak powiedzieć, porozmawiać. Na tą chwilę bardzo dziękuję ci za to, że się zgodziłeś i że udało nam się czasowo spiknąć, żebyśmy mogli, jakby tak powiedzieć, porozmawiać. Mam nadzieję, że najbliższe KVK będzie wam wyglądało dobrze. Będę trzymał kciuki, bo nie ukrywam, ja trzymam kciuki za każde praktycznie polskie królestwo, które no walczy jako polskie królestwo, niejakie tam jakby tak złożone, chociaż nie powiem, też niektóre takie łączone polsko-zagraniczne królestwa też lubię pooglądać, tak niedawno 2877, ale po prostu no fajnie, że Polacy też coś tam potrafią ugrać, tak jak na przykład wspomnieliśmy wcześniej o 2658, które teraz jest blisko wygrania chyba KVK, piątego KVK, nie? Z tego co widziałem, to już wypchnęli przeciwników z Kingsland. Tak, tak, tak. Ja tam w sumie jutro filmik z tego wjedzie, bo ja tam nagrywałem troszeczkę z raportami wczoraj, więc jutro będzie wjedzie z tego filmik, ale wypchali i teraz nie wiem jak tam, wiadomo, jak się dogadali co do gwiazdy, ale no mają szansę piątą gwiazdę zdobyć.
Więc fajnie po prostu, że polskie królestwo z polskim królem tak wysoko wychodzi. Mam nadzieję, że wam też najbliższe KVK da trzecią gwiazdę. I będziecie też sobie mogli to pomalutku kompletować, nie? No wiesz, ogólnie 2658 to tak. Jest szansa na piątą gwiazdkę, jest szansa na banner z Ozyrysa. Tak. No jakby, no nie ukrywajmy, no jak jesteś takim... No szukasz najbardziej kompetitive polskiego królestwa, jesteś bardzo mocnym graczem, no to wiadomo, że to jest najlepszy wybór. No to prawda, to też prawda. No ja uważam, że są sobie w tym momencie dwa królestwa, które są niezłe. Jedno jest na troszkę innym poziomie, bo dłużej są grają i są rozwinięci, to jest właśnie 2658. A drugie to jest 2732, gdzie jest naprawdę dużo tych Polaków. Teraz wygrali KVK bez gwiazdy, ale no widać, że mają jakiś tam plan i to się tam rozwija. Więc fajnie po prostu, że te polskie królestwa są i jest to grane jak najwięcej sukcesów, nie? Wam też w sumie się, że tak powiem, to przyda, bo to też wam pozwoli otworzyć się potem przy CGB, jeżeli chodzi o furtkę na lepszych graczy, bo jak teraz na przykład wygracie KVK, nie? Macie trzecią gwiazdę, to też to inaczej potem wygląda, kiedy rekrutujesz graczy, nie? Z tym bardziej, że myślisz o CGB. A nawet, wiesz, nawet jak nie zdobędziesz tej gwiazdki, no to jak na przykład, jak masz te statystyki po KVK, tam właśnie topka zabić i tak dalej w tych królestw, no to też jak to pokażesz, no to inaczej ludzie na to patrzą. Nawet jak pokażesz ten na przykład głupi screen Alliance Mobilization choćby, nie, że zrobisz 18 level, to też jakby tak. Wieloryby się tym interesują. Jakby. Tak, to prawda. Dobra, no to chyba wszystko. Chciałbyś coś jeszcze na koniec dodać? Może zaprosić do siebie graczy? Albo widzów? Właśnie zapomniałem dopowiedzieć, że no ogólnie jeszcze eventy takie typu jakiś Silk Road czy Kaurak, no to też robimy 16 UTC. Bo to jest taka godzina, że no nie wiem, ludzie wrócą tam ze szkół, ze studiów, z prac, to już jest takie, że wiesz, że no będziesz w stanie zagrać. Bo głównie mamy właśnie tą Polskę, Europę i no nasz downtime, uptime, no to wiadomo, no uptime, no to jest tam właśnie godziny wieczorne najbardziej, jak to Polacy, ale też na downtime też mamy właśnie graczy, mamy Max Techa na przykład z USA, no to podczas downtime'u jest. Mamy na przykład, wiesz, Polaków, którzy grają na przykład na paru kontach i tu ci na przykład mogą puścić, wiesz, ralkę, tu ci farmą sfilować, po prostu siedzą po notach. Także no jesteśmy bardzo competitive i jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. No, duży plus, nie? Dobra, to będzie na tyle. Dzięki widzowie, że tutaj z nami jesteście, oglądacie nasze filmy. Też wspieracie kanał, subskrybujecie, dołączacie do Discorda. Tutaj mieliśmy dzisiaj przyjemność porozmawiania z królem z 3080, Petrolem. Mam nadzieję, że wywiad będzie wam się podobał. Dziękuję, że przez cały czas, jakby tak powiedzieć, napędzacie do tworzenia tego kanału. I tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia.